My father was a great health promoter. Mój tata był wielkim promotorem zdrowia. He went around the world meeting the presidents and all the big people. Jeździł po świecie, spotykał właśnie prezydentów różnych krajów i spotykał tych ludzi prominentnych, tych ważnych ludzi. He was a guest of king of the Saudi Arabia. Był nawet gościem u króla Arabii Saudyjskiej. He was there, I guess, for 3 weeks. Przez 3 tygodnie tam gościł. He was the first one to organize the International Congress Against Tobacco and Smoking. Był pierwszą osobą, która zorganizowała międzynarodowy kongres przeciwko paleniu. That's still going on every few years. Który co roku odbywa się nadal. He had a hard time meeting the Surgeon General to get him to help him with that. Było mu ciężko namówić lekarza naczelnego Stanów Zjednoczonych, żeby pomagał mu w tym. But he was in Paris one day. Ale pewnego dnia był w Paryżu. And he looked over the list of people who were signed up to get on a flight to go to Rome. I spojrzał na listę osób, które miały lecieć do Rzymu. And he saw the Surgeon General from the United States listed. I zobaczył, że tam jest właśnie ten lekarz naczelny Stanów Zjednoczonych na tej liście. So he booked on the same plane and sat next to him and worked out the whole program for this new convention on tobacco. Więc kupił bilet właśnie na ten lot i usiadł przy tym lekarzu naczelnym i razem z nim przez całą drogę omawiał, w jaki sposób taki kongres zorganizować, i udało się. He was at Nehru's funeral. Nehru of India. Był na pogrzebie pewnej osobistości z Indii. He was a friend of the president of India. Był przyjacielem prezydenta Indii. I worried about some of the things he did. Czasami martwiłem się niektórymi rzeczami, w które się angażował. He was visiting the king of Sweden. Na przykład raz z wizytą był u króla Szwecji. And he had a little tape recording thing under his shirt. I pod swoją koszulką miał taki dyktafon. And what appeared to be a watch was a microphone. A to, co wyglądało na zegar, to był oczywiście również mikrofon. I said, "Dad, they're going to think you're a spy." Mówię, tato, pomyślą, że jesteś szpiegiem. But he would record everything the king said. Ale on nagrywał wszystko to, co król powiedział. Then when he'd come home to his office, i kiedy wracał do swojego biura, do domu, he'd write him a letter and say, "As I recall, this is what you said," and he would quote him exactly. I pisał list do niego i mówił, tak jak pamiętam, to jest to, co powiedziałeś, i cytował dokładnie to, co mówił. And then when he would get a response, then he could use it publicly, because the king admitted that's what he said. I gdy król mu odpisał, wtedy on już mógł oficjalnie używać to, co król mu napisał. Now, today, 1 Peter 3:15. A więc dzisiaj mówiliśmy o pierwszym liście Piotra 3:15. Be ready always to give an answer for the hope that's in you. Bądźcie zawsze gotowi, żeby dać odpowiedź temu, kto was pyta. We should be able to answer questions when people ask what we believe. Powinniśmy być w stanie odpowiedzieć na pytania osób, które pytają się o naszą wiarę. There was a young man, not an Adventist, who was working on his master's degree in nutrition. Był taki młody człowiek, nie był adwentystą, który pisał pracę magisterską na temat dietetyki adwentystycznej. He selected to write on the thesis what Adventists teach on diet. Stwierdził, że napisze właśnie jako temat swojej pracy magisterskiej to, w jaki sposób adwentyści się odżywiają. Now, he wanted to make sure what he said was correct. Chciał się upewnić, że to, co tam napisze w tej pracy, będzie prawdą. So he wrote to the General Conference of Seventh-day Adventists a letter and said, "What do you teach?" Więc napisał taki list do Generalnej Konferencji Adwentystów Dnia Siódmego z pytaniem, co wy nauczacie na ten temat? It went to the communications department. Dostało się do działu, do departamentu komunikacji. That's where Brother Dombrowski's son was in charge. Tam właśnie syn brata Dąbrowskiego pracuje. And he sent it on to the health department. I wysłał to dalej z kolei do departamentu zdrowia. And it ended up on my desk. I was supposed to answer that letter. I ten list znalazł się u mnie na biurku. Miałem odpowiedzieć na niego. Now you're going to help me to answer that letter. Ja bym teraz chciał, żebyście mi pomogli odpowiedzieć na ten list. He's asking, what do Seventh-day Adventists teach on diet? Pytał się, co adwentyści Dnia Siódmego nauczają w kwestii diety. What would you say in reply? Co wy byście odpowiedzieli na to? Anybody got an idea? Czy ktoś z was ma jakiś pomysł? Słuchamy. Anybody idea? What śmiało, teach? Śmiało. Czy macie jakieś pomysły na to, co my nauczamy w kwestii odżywiania? The biblical diet.
The biblical diet, okay, that's the original diet you're talking about. Tak, czyli ta pierwotna dieta, ta biblijna, tak, zgadza się. No meat eating. No meat eating, vegetarian, the original diet, vegetarian, okay. Tak, no to jest ta dieta pierwotna, czyli wegetariańska. What tak, else would you put in there? Co jeszcze byśmy tam zamieścili? Temperance. Temperance. What do you mean by temperance? A co macie na myśli, jeżeli chodzi o wstrzemięźliwość? Konkretnie. Co konkretnie? No alcohol. No alcohol. Oh, okay. Dobrze. Now, he didn't ask for this, but don't you think we should give him something from the Bible as to why we believe in health? On o to nie pytał, ale nie sądzicie, że powinniśmy dać mu jakąś podstawę biblijną, żeby mu wytłumaczyć, dlaczego w to wierzymy? That's not what he's asking for. No, nie dokładnie o to pytał, tak, do końca, ale... But don't you think we all have a little short paragraph explaining why we teach some of the things we do? Ale nie sądzicie, że należałoby chociaż pokrótce wspomnieć, dlaczego nauczamy tak, jak nauczamy? What text would you give him? Jaki byście tekst biblijny zacytowali, żeby to podeprzeć? Whatever you eat or drink, do it for the glory. 1 Corinthians 10:31. Tak whether jest. Therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Pierwszy list do Koryntian 10:31. Now it's interesting if you go back just 10 verses before that. Ale co ciekawe, 10 wersetów przed tym wersetem. I didn't use this text, but it's a good one. Tego nie używałem tego tekstu, ale on jest bardzo dobry. It says there's two tables. Tam jest napisane, że są dwa stoły. God has a table. Bóg ma stół. The devil has a table. I szatan też ma swój stół. The more you eat of the one, the less you like of the other. Im bardziej spożywa się przy jednym stole, tym mniej się lubi ten drugi. A very interesting text. Bardzo ciekawy werset. All right, so we would give this man 1 Corinthians 10:31. That's what I did. What other text would we give him? Podamy ten, który właśnie zacytowaliśmy. Jak jeszcze inne wersety byśmy podali? The body is the body is the temple of God. Zgadza się. Ciało jest świątynią Ducha. Don't defile it or you will be destroyed. Nie należy ciała bezcześcić, bo będziemy zniszczeni. 1 Corinthians 6:19-20, 1 Corinthians 3:16-17. To jest szósty rozdział pierwszego listu do Koryntian oraz trzeci rozdział. That's a good concept. To rzeczywiście jest dobra myśl. I use those texts. Ja te wersety używam. What other texts would you give? Jakie inne jeszcze wam przychodzą na myśl? The Genesis, the book of Genesis, the first chapter. The first chapter of Genesis, the original diet. Tak, tam mamy tą dietę oryginalną. I gave him that, but a little later. Pierwszej księdze Mojżeszowej. Tak, to im podaję, ale troszeczkę później. Any others? Czy jeszcze są jakieś pomysły? I would like you, this is John's epistle, the third epistle. 3 John 2. It's where I would want you to have the same spiritual health. 3 John 2. Tak, to jest... Trzeci list Jana, drugi werset. Beloved, I wish that you will prosper in health just like your soul is prospering. Umiłowani, chciałbym, żebyście byli tak zdrowi, jak wasza dusza jest zdrowa. I didn't use that text, but that's a good one. I should have used that. Tego nie użyłem, ale to rzeczywiście dobry tekst. Trzeba było go użyć. But there's another one I used. Ale jest jeszcze inny. Romans 12:1-2. Rzymian 12, pierwszy i drugi wiersz. What does that say? Co tam jest napisane? I beseech you, brethren, give your bodies living sacrifice to the Lord. Mm-hmm. Let's read that one. That's very good. It's Romans how much? Romans 12:1-2. Don't be like the world, be transformed, be different than the world. I to jest Rzymian 12 rozdział, pierwszy i drugi werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. All right, there's another good text I gave him. Ale jest jeszcze inny werset, bardzo ciekawy. Exodus 15. Jest to Księga Wyjścia, 15 rozdział. Let's read this one. This is a good one. Exodus 15:26. Tam mamy 26 wiersz. Yes. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja, Pan, Twój lekarz.
We won't get all the diseases that the Egyptians that the world gets if we live right, if we do what he says to do. Nie będziemy chorować tak jak ten cały reszta świata, jeżeli będziemy czynić to, co Bóg mówi, że mamy czynić. All right, now what else should we say to this young man who wants to know what we teach? Dobrze, co jeszcze mamy powiedzieć temu młodemu człowiekowi, który chce wiedzieć, co my nauczamy? Don't you think he would want to know what do you have to be to join that church? Nie sądzicie, że chciałby się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby dołączyć do społeczności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego? The Adventists teach an awful lot of things on diet. Bo Adwentyści całe mnóstwo rzeczy uczą na temat diety. But what do you have to do to be a member? Ale co trzeba zrobić, żeby stać się członkiem tego kościoła? I think we've had it mentioned already. Myślę, że wspominaliśmy o tym już. The unclean meat. You're not to eat the unclean meats. Nie mamy jeść tych nieczystych mięs. Leviticus 11 tells the difference between the clean and unclean. Księga Kapłańska w 11 rozdziale mówi właśnie o tych różnicach między tym czystym a nieczystym mięsem. Okay. Now what else about that clean and unclean business should you know? A co jeszcze na temat tych spraw związanych z czystym, nieczystym trzeba byłoby wiedzieć? If you read 1 Peter 1 verses 15 and 16. Jeżeli przeczytacie pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wersety 15 i 16. It says, be holy as the Lord is holy. Be holy. Tam pisze, świętymi bądźcie, tak jak Bóg jest święty. Now, I look in my margin. Spojrzałem sobie na to, co mam zapisane na marginesie. To see what verses it refers to me to. Żeby zobaczyć, jakie są inne wersety podane. Now, you don't have the margin. But you have... Mamy odnośniki. I looked at your Bible. Popatrzyłem na polską wersję. And you have some text that down at the bottom of the verse. I tam mamy właśnie w naszych Bibliach takie odnośniki przy każdym wersecie. And it says it refers you to Leviticus 11:44. I tam jest taki odnośnik do Księgi Kapłańskiej 11, werset 44. Now you read Leviticus 11:44-47. Jeżeli się przeczyta te wersety 44-47, it says it makes you unholy if you eat the unclean meats. Tam pisze, że staniecie się nieświętym, jeżeli spożyjecie nieczyste mięso. Okay, so I think these kind of things should be mentioned. Uważam, że takich rzeczy należy mówić. Now, what about the alcohol? Co z tym alkoholem? What text would you use from the Bible about alcohol? W jaki sposób z Biblii byście pokazali jakiś werset, który mówi o tym alkoholu? Trzeźwi bądźcie. It says be sober. Be sober? Tak, good bądźcie trzeźwymi. I like 1 Corinthians 6:10. Ja bardzo lubię 10 rozdział pierwszego listu do Koryntian. What does 1 Corinthians 6:10 say? Co tam pisze? It lists the people who will not be in heaven. Tam jest napisane, kto nie znajdzie się w niebie. It says the drunkard will not be there. Napisane jest tam, że pijak się tam nie znajdzie. Well, don't you have to drink a lot to get drunk? A nie trzeba pić dużo, żeby stać się pijakiem? I looked up the dictionary to see what drunk meant. Sprawdziłem w słowniku dokładną definicję słowa pijak, osoba pijąca. It says if you drink enough alcohol to physiologically change you, you are drunk. I tam jest napisane coś takiego, że jeżeli pije się dostateczną ilość alkoholu, żeby zmienić swoje zdolności umysłowe, fizjologiczne, to już oznacza, że jesteś pijakiem. Now scientifically, we can show that with one drink. Naukowo możemy to udowodnić już po jednym drinku. Therefore, based on the dictionary definition, if you had one drink, you're drunk. Więc nawet bazując właśnie na definicji ze słownika, jeżeli wypijecie jeden drink, już jesteście pijani albo upojeni. Now, tobacco is not something we eat, but that's also a requirement for church membership, not smoking. Tytoń to nie jest coś, co spożywamy, ale chodzi nam o palenie tytoniu, tak? Czyli o palenie papierosów. All right. So somebody decides he wants to join the church. He stops smoking, he stops drinking, he stops using unclean meats. A więc ktoś się decyduje na to, żeby dołączyć do naszej społeczności, nie pije, przestaje palić i przestaje spożywać nieczystych mięs. But the craving is so strong, even though he's a church member now, he reverts and starts drinking again. Ale tak bardzo ma tak silne pragnienia, żeby to robić, że nawet jak już stał się członkiem kościoła, no niestety popadł z powrotem w te rzeczy. What's the church supposed to do? I co ma kościół zrobić z tym?
We don't disfellowship them. Oczywiście takich osób nie. We pray for them. Nie usuwamy ze społeczności, modlimy się o nich. We try to help them to get over that bad habit that they've agreed they want to give up. I staramy się im pomóc, żeby no po prostu udało im się uporać z tym złym nawykiem. All right, now there's a lot of other things that Adventists teach. Jest wiele innych rzeczy, o których adwentyści uczą. We teach not to smoke. I mentioned that one. Jak już mówiłem, uczymy, żeby nie palić. But we teach you shouldn't use tea or coffee. Ale uczymy też, że nie należy spożywać herbaty ani kawy. We say that's not good for you. Mówimy, że to nie jest zdrowe. We teach the vegetarian diet is the best. Uczymy, że dieta wegetariańska jest najlepsza. We knew the original diet was that way. Wiemy, że właśnie ta pierwotna dieta, którą Pan Bóg dał człowiekowi, taką dietą była. We know in heaven they're not going to kill any animals to eat them. Wiemy, że w niebie nie będzie się zabijać zwierząt po to, żeby ich spożywać. So that's going to be the vegetarian. I tam w niebie wszyscy będą wegetarianami. We know when God had a specific people to do a specific job, he gave them a vegetarian diet, like the children of Israel. Wiemy, że gdy Bóg powoływał określone osoby do wykonania specjalnej pracy, dawał im dietę wegetariańską, tak jak w przypadku Izraela. So in general, the vegetarian diet could be promoted even from the biblical standpoint. A więc tą dietę wegetariańską możemy promować z punktu widzenia biblijnego. What about milk and eggs? A co z mlekiem i jajkami? We've been told the day is coming when disease is going to be so bad in cows. You would want to know how to cook without. Powiedziano nam, że przyjdzie taki czas, kiedy choroby będą się panoszyć u krów i lepiej będzie nauczyć się gotować bez używania mleka i jajek. So we're told to teach everybody how to do that. Żeby się przygotować na ten czas i dlatego mamy nauczać też inne osoby, w jaki sposób obejść się bez tych produktów. Now this young man, wouldn't he want to know how many of the Adventists do what we say to do? I tak sobie pomyślałam, że ten młody człowiek będzie pewno ciekawy, ile tych adwentystów tak naprawdę żyje w ten sposób. What percent, for example, in the United States of the Adventists are vegetarians? Jaki procent adwentystów w Stanach Zjednoczonych jest wegetarianami? It's about 41%. To około 41%. But there's another 21% who eat it, but maybe less than once a month. Ale jest 21% dodatkowych osób, które no, spożywają mięso, ale bardzo okazjonalnie, może mniej niż raz w miesiącu. So that would be about 62%. Czyli można byłoby zaliczyć 62% społeczności adwentystycznej w Stanach jako wegetarian. Now I hope you don't get writer's cramp trying to take all these numbers down. Mam nadzieję, że nie połamiecie sobie pióra, próbując spisywać te wszystkie dane. So we have this all printed out for you. We will ask the ushers to start distributing them now. Wszystko jest dla was wydrukowane. Chcielibyśmy teraz prosić osoby, aby rozdały te broszurki. So we have all this information right here. Wszystkie te informacje, o których wam dzisiaj mówię, znajdują się w tej broszurce. Okay. Każdy z was otrzyma jedną. Now regarding meat. Jeżeli chodzi o mięso. I was in the Philippines. Byłem kiedyś na Filipinach. And there were some very strict Seventh-day Adventists. I tam byli tacy bardzo surowi adwentyści. Stoy Proctor and I from the General Conference were invited there to teach all their health educational people how to conduct vegetarian cooking school. Ja razem ze Stoy Proctor, lekarzem przy Generalnej Konferencji, zostaliśmy tam zaproszeni po to, żebyśmy nauczali wszystkie osoby, które zajmowały się tam żywieniem, w jaki sposób uczyć ludzi zasad zdrowego stylu życia. There were 200 people gathered together. 200 osób razem tam było. But the administration was worried about us. Ale tamtejsza administracja martwiła się troszeczkę o nas. Because of these people who were very strict Adventists, who said because the minister ate meat, you shouldn't go to that church, you should have church in your own home. Martwili się z powodu takich adwentystów, którzy mieli takie poglądy, że twierdzili, że jeżeli pastor spożywał mięso, to nie należy słuchać tego pastora w ogóle, ale najlepiej pójść sobie do domu i tam założyć zbór domowy. So it was a Friday night. Więc był taki piątkowy wieczór. We had 3 hours with these people. Mieliśmy 3 godziny poświęcone. And the division health director. Na ten cel i tam właśnie. He said to me, John, this is your night. You got to handle that question. Przewodniczący zajmujący się sprawami zdrowia powiedział, John,
teraz jest twoja szansa na to, żeby zaapelować do tych ludzi. What was I to tell these people? Co ja miałem tym ludziom powiedzieć? I wasn't sure what to say. Nie byłem pewny. I got my trusty book, Counsels on Diet and Foods. Wyciągnąłem sobie książkę Chrześcijanie na dieta. Which summarized everything Ellen White said. Które jest wszystko, co Ellen White powiedziała na temat diety, zsumowane. I'd probably read it 100 times. Przeczytałem tą książkę ze 100 razy. I was thumbing through it. Przeglądałem ją. And I know the Lord blessed had my finger put on one particular paragraph. I wiem, że Pan Bóg mi pobłogosławił, bo znalazłem taki akapit. It said all the things I should say. Który mi dał wiedzę, którą potrzebowałem, żeby podzielić się z tymi ludźmi. Three major principles. Trzy główne zasady. The eating of meat is not a test of church fellowship. Że spożywanie mięsa nie może być testem przynależności do naszego kościoła. That's the first principle. To jest pierwsza zasada. Second principle. Druga zasada. If a prominent man in the church, such as the pastor, jeżeli ktoś, kto jest ważny w kościele, taką osobą jak pastor, if he eats meat, jeżeli on spożywa mięso, he's not supposed to make it widely known, nie powinien o tym mówić głośno, and he's not supposed to talk against the vegetarian diet. Ale przede wszystkim nie powinien mówić nic złego przeciwko diecie wegetariańskiej. The third principle. Trzecia zasada. God is calling for this reform for his people to be vegetarians. Bóg wzywa swój lud do tego, żeby się zreformował i stał się wegetarianami. Now what I said to this group is you have to mesh those three principles together. I powiedziałem tym osobom, musicie te wszystkie trzy zasady połączyć. I've tried to think ever since of a better answer, but I can't think of a better answer than that. I kiedy już potem zastanawiałem się nad lepszymi powodami, już nie mogłem znaleźć lepszych. Ellen White tells us. Ellen White mówi nam, eating of meat is not a sin. Że spożywanie mięsa nie jest grzechem. But we teach not to eat it because it's not healthful. Ale uczymy, żeby nie spożywać mięsa, dlatego że mięso nie jest zdrowe. Now, the Bible does teach something else about meat. Biblia też uczy o innych rzeczach związanych z mięsem. It teaches you are not to eat the fat or the blood of the animal. Biblia uczy, że nie należy spożywać krwi i tłuszczu zwierząt. Leviticus 3:17. I to jest w Księdze Kapłańskiej 3:17. But that's Old Testament. Ale to jest Stary Testament. But in the Council of Jerusalem in the New Testament, Acts 15:20, it reiterates the same thing. Ale kiedy synod w Jerozolimie się spotkał i w Dziejach Apostolskich mamy to samo. Acts 3? Acts 15:20. Dzieje Apostolskie 15:20. Tam jest to napisane. But if you have any doubt of what you should do, ale jeżeli macie jakieś wątpliwości co do tego, co powinniście zrobić, the Bible gives a clear answer. Biblia daje wam jasną odpowiedź na to. James 4:17. Jakub 4:17. To him that knoweth to do right, dla tego, który wie, jak czynić dobrze, and doeth it not, a nie czyni, to him it is sin. Dla tym to jest grzech. Dla tej osoby jest to grzech. Depends on what you know. A więc zależy to wszystko od waszej wiedzy. Okay. Now in the United States, w Stanach Zjednoczonych, what percent of the population is eating meat? Ile osób, jaki procent społeczeństwa spożywa mięso? What percent are vegetarians? Ile, jaki procent to wegetarianie? 41% vegetarians. 41% of Adventists. Of the Adventists. Adventystów to wegetarianie. Another 21% who eat meat less than once a month. Drugie 21% spożywa mięso mniej niż raz w miesiącu. That's about 62% scientifically we consider vegetarian. I uważamy 62% naukowo za osoby, które są na diecie wegetariańskiej. Over the period of time, years, it hasn't changed much. I przez lata ten procent się nie zmienił zbyt wiele. But what has changed is the number who were eating milk and eggs previously, and there's a lot less today. Ale to, co się zmieniło, to jest procent osób, które dawniej spożywały mleko i jajka. W tej chwili coraz mniej osób w Stanach Zjednoczonych, adwentystów, spożywa mniej mleka i jajek. In 1960, w 1960 roku 6-7% did not use eggs in their homes. Około 6-7% osób nie używało jajek w swoich domach. But in 1990 it was 23%. W roku 90 to już było to 23%. So they are getting more towards the total vegetarian concept. A więc coraz więcej osób staje się zupełnymi wegetarianami, czyli bardziej weganami. Now,
We've looked at the life expectancy of Adventists. I stwierdziliśmy, że spojrzymy na długość życia Adwentystów. The Adventists who live the best lifestyle. Adwentyści, którzy żyli najlepszym stylem życia. Compared to the Adventists who have the poorest lifestyle. W porównaniu z tymi, którzy najsłabiej odżywiali się, najsłabiej żyli. There's a 10 years difference in life expectancy. To widać 10 lat różnicy między okresem życia. All right. Now, a lot of these other things that we as Adventists teach. I wiele tych innych rzeczy, które my jako adwentyści nauczamy. Are things that we educate the church members once they're in the church. To są rzeczy, o których zazwyczaj mówimy członkom kościoła wtedy, kiedy już należą do naszej społeczności. Why do we teach those things? Ale pytanie zachodzi, dlaczego my te rzeczy uczymy? When we started teaching these things, there was no scientific basis for any of it. Wiecie, kiedy zaczęliśmy te rzeczy nauczać, nie było jeszcze naukowych dowodów na to. Today we have all kinds of scientific information in favor of it. A w tej chwili jest mnóstwo badań naukowych, które popierają, właśnie pokazują zasadność tych nauk. Now I should think this young man would want to know why we teach those things. No więc pomyślałem, że ten młody człowiek na pewno będzie ciekawy, żeby się dowiedzieć, dlaczego my te rzeczy nauczamy. So I had to give him a little Bible study on belief in the spirit of prophecy. Więc przede wszystkim chciałem opowiedzieć mu o tym, dlaczego wierzymy w ducha proroctwa. What about Revelation 12? Co z tekstem z Księgi Objawienia 12? It's one of my favorite chapters in the body, jest to in the Bible. Jeden z moich ulubionych rozdziałów w Biblii. And you look at that last verse. I tam w ostatnim wierszu it says there's going to be a group of people at the end of time just before the Lord comes. Jest napisane, że będzie taka grupa osób tuż przed przyjściem Pańskim. Who have two special characteristics. Które charakteryzują dwie rzeczy. They keep all 10 commandments of God. Zachowują wszystkie 10 przykazań Bożych. There's no 10% discount. Nie ma tam gratisu jakiegoś 10-procentowego upustu. Like a lot of churches have. Tak jak w niektórych kościołach, w większości zresztą. They keep all 10. Wszystkie 10 zachowują. But they also have something called the testimony of Jesus. Ale również mają coś takiego, co się nazywa świadectwem Jezusa. Now, what did John mean by the testimony of Jesus? I co miał Jan na myśli, kiedy mówił o tym świadectwie Jezusa? Well, he tells us in Revelation 19:10 exactly what he means. I dalej jest napisane dokładnie, co miał na myśli. He says, I mean by that the spirit of prophecy. Jest napisane tam, że chodzi o ducha proroczego. So this Revelation 12. A więc Księga Objawienia 12. You know, talks about the war in heaven. Pokazuje również tą bitwę, która ma miejsce w niebie. Lucifer and his followers, those third of the angels, were cast out of heaven. Gdzie szatan i jego aniołowie, czyli 1/3, zostało wyrzuconych z nieba. It talks about the time of the dark ages. Mówi też o tym czasie średniowiecza. And it talks about the church, the woman fleeing into the wilderness. I mówi o kościele, który ucieka na pustkowie. And it talks about how that church was saved by the United States. I mówi, również mówi o tym, jak, w jaki sposób ten kościół był uratowany, między innymi przez właśnie powstanie Stanów Zjednoczonych. Talks about the time of the dark ages. No i jak mówiłem, mówił o tym średniowieczu. Which ended 1798. Który się skończył w sumie w 1798 roku. After that it says there's going to be this group of people rise that the devil is against. Potem jest napisane, że powstanie lud, przed którym diabeł będzie bardzo mocno walczył. They keep the Ten Commandments. Lud, który zachowuje wszystkie 10 przykazań. And they have a prophet. I który ma proroka. Okay. That's just before the Lord comes. I to ten prorok powstanie tuż przed przyjściem Pańskim. Now, let's get the time when that prophet's going to come more specifically. To teraz spójrzmy bardziej szczegółowo na ten czas, kiedy ten prorok miał przyjść. Read Revelation 10. Przeczytajcie 10 rozdział Księgi Objawienia. Verses, last couple verses there. Parę ostatnich wersetów, które tam są. 10:11. It talks about John, he's supposed to eat this book, which is sweet in the mouth and bitter in the stomach. Tam jest mowa o tym, że Jan miał zjeść książeczkę, która była słodka w jego ustach, ale gorzka w żołądku. What does that represent? Co to pokazuje? Co to symbolizowało? That represents a great disappointment when people thought Jesus was coming in 1844 and he didn't. To pokazuje ten czas wielkiego rozczarowania, kiedy ludzie myśleli, że Pan Jezus powróci w 1844 roku, ale tak się nie stało. But the last verse of that chapter says, after this,
prophesy again. I ten wiersz 11 mówi, i po tym czasie musisz znowu prorokować. So you have to have a prophet. Więc znowu będziecie mieli proroka. The prophet has to come about 1844. Więc prorok musiał nadejść około roku 1844. You know, there were a number of prophets came about the same time. I wiecie, było wielu różnych proroków, którzy się pojawili w tamtym okresie. But let's identify which prophet was the true one. Ale spróbujmy zobaczyć, który z nich był tym prawdziwym prorokiem. Now here's something I don't know if you've heard before. I to jest coś, co być może wcześniej nie słyszeliście. But all time prophecies have two prophets involved. Dlatego, że wszystkie proroctwa, które dotyczą się jakiegoś okresu czasu, zawsze w nich jest dwóch proroków. The one prophet stands up and says, "Here's the prophecy. Here's what's going to happen," but he dies before it happens. Jeden prorok mówi: takie jest proroctwo, to się wydarzy, ale po jakimś czasie ta osoba umiera. And just about the time this happened, another prophet is raised up and says, "It's happening now." I tuż przed wypełnieniem tego proroctwa powstaje kolejny prorok i mówi: teraz nadszedł ten czas, to się teraz stanie. What about the flood? Co z tym potopem zatem? Enoch knew about the flood. Henoch wiedział o tym, że będzie potop. What did he name his son? Jak nazwał swojego syna? Methuselah. Metuszelach. That's going to happen when he dies. Metuszelach oznacza, to się wydarzy, kiedy ja umrę. And that's when the flood happened. I właśnie tak się stało. But Enoch wasn't around when the flood came. Ale Henoch nie żył, kiedy nadszedł potop. But Noah was raised up. W tym czasie powstał prorok Noe. And he said, "This is about to happen right now." I wtedy on głosił, że wydarzy się to niedługo. Think about the time prophecy of the Egyptian rule for 400 years. Pomyślcie o okresie proroczym panowania egipskiego. Abraham predicted that. Abraham przepowiedział to. But he didn't live to see when they were released. Ale nie dożył tego czasu, kiedy widział, jak lud izraelski został uwolniony z niewoli. But Moses was raised up and says, "Now the time to leave." Ale wtedy powstał Mojżesz, który ich poprowadził, powiedział: "Teraz jest czas opuścić Egipt." And Exodus 12:41 said they left that self same day exactly at the end of 400 years. I Księga Wyjścia 12:41 mówi nam, że dokładnie 430 chyba lat później opuścili Egipt. The Bible talks about the 70 years of Babylonian captivity. Biblia nam też mówi o 70 latach niewoli babilońskiej. Daniel 9:24 it predicted that that would happen. W Księdze Daniela w 9 rozdziale była ta przepowiednia. Well, that's what Jesus was coming. No, it was predicted in Daniel 9. Tak jak mówiłam, w 9 rozdziale Księgi Daniela. Wiersz 2 oraz w 10 rozdziale pierwszy wiersz. That's when Daniel said he discovered then that 70 years is up, it's time for us to go back to Jerusalem. Wtedy właśnie prorok Daniel odkrył, że te 70 lat niewoli babilońskiej już mija, jest nasz czas, żeby powrócić do Jeruzalemu. The time when Jesus was to come was predicted by Daniel, Daniel 9:24. Dalej czas, kiedy Jezus miał przyjść, również był przepowiedziany przez proroka Daniela w 9 rozdziale, 24 wersecie. But it was John the Baptist who rose and said, John 1:29 said, "There he is, that's the man." Ale to Jan Chrzciciel powiedział, że o, to jest ten, na którego czekaliśmy. Now Daniel predicted in Daniel 8:14 2300-day prophecy. Daniel również prorokował o proroctwie dotyczącego 2300 lat dni. When was it supposed to begin? Kiedy miało się zacząć? No, from the going out of the commandment to rebuild Jerusalem. Od czasu wydania dekretu o odbudowie Jeruzalemu. 457 BC. To było w roku 470 przed Chrystusem. 23 years later something was happened. 23 lata później coś się wydarzyło. That's when the sanctuary would be cleansed. I wtedy miała być oczyszczona świątynia. Who was raised in that time 1844 that explained, "Now's the time, it's happening now"? Kto powstał w tym czasie, w 1844 roku? Kto powiedział, że to właśnie ma miejsce? There's only one prophet. Jest tylko jeden prorok. Ellen White did that. Ellen White. I think listening to what the prophet has to say is very important. Myślę, że jest rzeczą bardzo istotną, żeby słuchać tego, co mówi prorok. Rejection of the prophet is equated with the rejection of God. W Biblii odrzucenie proroka równa się z odrzucaniem Boga. Read 1 Samuel 8:7. Przeczytajcie 1 Samuela 8:7.
The people wanted a king. They didn't want Samuel ruling over them anymore. Lud chciał króla, nie chcieli już mieć proroka, który by nad nimi panował. And so Samuel complained to the Lord. A więc Samuel uskarżał się przed Bogiem. And what did the Lord say? I co Bóg mu powiedział? Samuel said, they don't like me. They're trying to get rid of me. They're against me. Samuel powiedział: nie lubią mnie, chcą się mnie pozbyć, są przeciwni mi. The Lord said, they haven't rejected you, they've rejected me. A Pan powiedział: oni nie odrzucili ciebie, oni odrzucili mnie. You know, success in battle depends on the prophet. Wiecie, zwycięstwo w bitwie zależało od proroka. Second Chronicles 20:20. W drugim Kronik 20:20. Jehoshaphat's cousins were coming against him. Kuzyni Jehoszafata nacierali na niego. They had a big army. Mieli ogromną armię. He was afraid. On się bał. When you're afraid, you call a big prayer meeting. Kiedy się boicie, to wtedy zwołujecie spotkanie modlitewne. Wielkie spotkanie. The young man stood up at that prayer meeting and said, "Don't be afraid. The Lord's in charge. Just go out there and stand and see what happens." I na tym spotkaniu młody człowiek powstał, powiedział: "Nie bójcie się. Bóg będzie z wami. Idźcie walczyć, zobaczycie, jak będzie walczył za was." So Jehoshaphat appointed the choir to go out in front of the army. Więc Jehoszafat wyznaczył chór, który przyszedł przed wojskiem. How would you have liked to have been choir leader that day? Jak byście byli chcieć dyrygentem chóru tego dnia? But you remember those people got into trouble, they killed themselves. No, jak na pewno wiecie, tamci ludzie po przeciwnej stronie wpadli w tarapaty, pozabijali się. But our battle today is not a physical battle, it's a spiritual battle. Ale wiemy, że dzisiejsza bitwa to nie jest bitwa fizyczna, ale duchowa. Ephesians 6:12 is very clear that we have a spiritual battle to fight today. Efezjan 6:12 mówi o tym bardzo wyraźnie, że dziś walczymy taką duchową walkę. One of my favorite texts in the Bible is Matthew 10:41. Jednym z moich ulubionych tekstów Biblii to jest Ewangelia Mateusza 10:41. It says if you accept a prophet, you get the same reward the prophet gets. Gdzie jest napisane, że jeżeli przyjmujecie proroka, to otrzymacie nagrodę proroka. How many of you would like to have had the reward that Enoch got? Ilu z was chciałby otrzymać nagrodę, którą otrzymał Henoch? Would you like the reward that Elijah got? Chcielibyście otrzymać taką nagrodę jak Eliasz? Would you like the reward Moses got? Czy taką nagrodę, jaką Mojżesz otrzymał? If you accept the prophet, you get the same reward. Jeżeli przyjmiecie proroka, taką samą nagrodę otrzymacie. Now I want you to look at Luke 23:8. Chciałbym, żebyście spojrzeli na Ewangelię Łukasza, 23 rozdział. Jesus was standing before Herod. He's standing there before Herod. Jezus stoi tam przed Herodem. Herod had heard about his miracles. Herod słyszał o cudach, jakie Jezus dokonywał. But he had never seen one. Ale nigdy nie widział takiego. He wanted to see one. I bardzo chciał zobaczyć taki cud. So he kept talking to Jesus. Więc cały czas rozmawiał z Jezusem. He questioned him with many words. Zadawał mu całe mnóstwo pytań. And what did Jesus say? A co powiedział Jezus? What did he say? Co powiedział? Nothing. Nothing. No nic. Was he trying to irritate Herod? Czy on po prostu chciał zdenerwować Heroda? Jesus wasn't that kind of person. Nie, Jezus nie należy do takiego rodzaju ludzi. He would have done anything possible to save Herod if there was anything he could do. Zrobił wszystko, najprawdopodobniej zrobiłby wszystko, co tylko było możliwe, żeby zrobić, żeby uratować Heroda. But Herod had already rejected John the Baptist's counsel regarding his marital situation. Ale Herod już odrzucił radę, które Jan Chrzciciel do niego powiedział odnośnie jego sytuacji małżeńskiej. Jesus would have done anything he could to save Herod. Jezus zrobiłby wszystko, co tylko mógł zrobić, żeby uratować Heroda. But apparently there was nothing he could do. Ale okazało się, że on w tej sytuacji już nic więcej nie mógł zrobić. You mean if you reject the prophet, there's nothing more I can do? Czyli to znaczy, że jeżeli ja odrzucę proroka, to już nic więcej nie pozostaje? Nothing more Jesus can do for me? To znaczy, że już dla mnie Jezus nic więcej nie może zrobić? I believe listening to what the prophet says is extremely important. Uważam, że słuchanie tego, co mówi prorok, jest niezwykle istotne. Now, what are some of the other teachings of Adventists? A więc jakie dodatkowe są nauki, które adwentyści nauczają? We got them all from Ellen White. Wszystkie je otrzymaliśmy od Ellen White. Because we believe she's a prophet. Dlatego, że wierzymy w to, że jest ona prorokiem. She says, "Don't eat ripened cheese." Powiedziała: nie jedzcie dojrzałych serów. She ate cottage cheese or smearcase. Ona jadła sobie serek biały albo twarogowy.
She used cottage cheese, that kind of thing. Takie rzeczy używała. She said, don't use butter. Powiedziała, nie używajcie masła. Now we have lots of scientific information to back that up. Dziś mamy wiele naukowych dowodów na to, żeby rzeczywiście nie używać tego masła. She actually said that milk or cream is part of the most healthful diet. Ona nawet powiedziała, uwaga, powiedziała, że mleko i śmietana należy do części najlepszej diety, jaką człowiek może jeść. But she also said, disease is coming in the animals. Ale powiedziała również, że nadchodzi taki czas, że zwierzęta będą chorować. And you're not going to want to use that milk. I lepiej będzie nie używać tego mleka. Therefore, teach people everywhere how to cook without. I właśnie dlatego macie nauczać ludzi wszędzie, gdzie jesteście, żeby nauczyli się gotować bez używania mleka i jajek. So when that day comes, you're going to want to know how to do it. A więc kiedy będziecie gotowi na taki dzień, kiedy on nadejdzie. If you haven't learned, you're going to go over to the New Start program and learn pretty quick. Jeżeli się tego jeszcze nie nauczyliście, to zapraszam na program New Start. Tam można się tego nauczyć bardzo szybko. Ellen White talked against gluttony, overeating, the sin of the age. Ellen White mówiła przeciwko objadaniu się. Mówiła, że przejadanie się jest grzechem tych obecnych czasów. She talked against eating too much sugar. Mówiła, żeby nie spożywać zbyt dużej ilości cukru. The average American is eating 22 teaspoons a day. Średnio w Stanach Zjednoczonych spożywa się 22 łyżeczki cukru dziennie. The Heart Association recommends no more than 9 teaspoons for men and 6 for women. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca nie więcej niż 9 łyżeczek dla mężczyzn dziennie, a 6 łyżeczek cukru dla kobiet dziennie. When Ellen White told these our people not to eat too much sugar, the average American was eating 10 teaspoons. Kiedy Ellen White mówiła, żeby zmniejszyć ilość spożywanych cukrów, średni Amerykanin spożywa około 10 łyżeczek dziennie. Ellen White said use whole grains, whole wheat bread instead of white bread. Ellen White mówiła, używajcie chleba z pełnego przemiału w miejsce białego chleba. She said don't eat any of these irritating spices. Powiedziała też, żeby nie spożywać przypraw, które podrażniają śluzówkę żołądka. She says eat regularly and not between meals. Powiedziała, jedzcie we właściwym czasie, zachowując odstępy między posiłkami i nic nie podjadajcie pomiędzy nimi. She talked about certain combinations, milk, sugar and eggs. Mówiła o łączeniu niektórych produktów, które są niekorzystne, na przykład mleko, jajka i cukier razem. Custards, puddings. Czyli te wszystkie takie budynie, ice sosy, cream. Lody. That's what it is. To jest właśnie to. Okay. She even suggested we eat but twice a day. Nawet zasugerowała, że dla niektórych ludzi korzystne może być dwa posiłki dziennie. The Lord fed Elijah with a raven twice a day. Pan Bóg karmił Eliasza za pomocą kruka dwa razy dziennie. How often did the manna fall? Jak często spadała manna? Adventists, when we first started in 1870, were only 15,000 members. All of them were on two meals a day. Gdy Adwentyści zawiązali się jako kościół w 1870, how many? 15,000. Było 15,000 Adwentystów w tamtym czasie i wszyscy z nich spożywali dwa posiłki dziennie. But she said, beware of extremes in your diet. Ale powiedziała też, żebyśmy unikali ekstremizmu w naszej diecie. Don't be on a diet that's going to make you sick. Nie wolno być na diecie, która spowoduje, że się rozchorujecie. Get on a diet that's palatable. Trzeba jeść taki rodzaj diety, który smakuje. She tells us a lot about extremes. Mówi nam bardzo wiele na temat ekstremizmu. That book, Counsel on Diet Foods, gives a summary pretty well of most of what she's told us. Książka Chrześcijanie a dieta właśnie bardzo dobrze sumuje to wszystko, czego ona nauczała. Now, if you have foods categorized the way Ellen White says. I więc jeżeli pogrupujemy pokarmy według tego, co Ellen White polecała, she says, these kinds of foods you can eat freely. To mówiła tak, tego rodzaju pokarmy można używać dowoli. These are wholesome foods. To są pokarmy, które są odżywcze. The best foods. Najlepsze. Another group, she says, use only in moderate amounts. Dla innych z kolei pokarmów mówiła, żeby używać ich małe ilości. Another group they say, she says, injurious to health, don't use them. A ostatnia grupa to jest taka, która jest szkodliwa dla zdrowia, proszę nie używać tych produktów. And if you look up all these descriptive terms, jeżeli spojrzymy tutaj, to jest na stronie 12 broszurki, gdzie mamy wszystkie te słownictwo określające tego rodzaju grupy pokarmowe. You can decide fairly quickly which category a food belongs in. Można w bardzo łatwy sposób i szybko zdecydować, do jakiej kategorii zalicza się dany produkt. Now,
I thought this would be enough to give to that man at one time. I pomyślałam sobie, że te informacje zupełnie wystarczają dla tego młodego człowieka na jeden raz. We teach a lot of other things. Bo my wiele innych rzeczy jeszcze uczymy. And I have a whole lot of those listed. I oczywiście również one są tutaj wypunktowane. We teach that you can have a little salt, but the no salt diet was not right. Uczymy, że należy spożywać małą ilość soli, ale nie wolno być na takiej diecie, w której nie ma wcale soli. We teach don't have too much liquid in a meal. Uczymy, żeby nie pić przy danym posiłku. Not too large a variety at one meal, but large variety from meal to meal. Uczymy, żeby nie spożywać zbyt wiele różnych produktów przy jednym posiłku, ale trzeba zróżnicować dietę na przestrzeni kilku posiłków. So I've given you here a whole page of things that we teach that I didn't have time to tell him about. Ale więc tutaj macie w tej broszurce inne zagadnienia, które nauczamy, a których nie poruszałem, kiedy pisałem do tego młodego człowieka. But I like one particular statement that Ellen White has. Ale jest jedna rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć. We are coming to the time when recipes for cooking will not be needed, for God's people will learn that the food God gave Adam in his sinless state is the best for keeping the body in his sinless state. Napisała, nadchodzi czas, gdy przepisy kulinarne nie będą już potrzebne, ponieważ Boży lud nauczy się, że pokarm, który Bóg dał Adamowi w jego bezgrzesznym stanie, jest najlepszy dla zachowania ciała w bezgrzesznym stanie. That means we'll be serving strawberries instead of strawberry pie. To znaczy, że będziemy dawali truskawki w miejsce ciasta z truskawkami. I like that statement very much. Bardzo mi się podoba to, co powiedziała. Now what about all this information on diet? A więc co zrobimy z tymi wszystkimi wiadomościami na temat diety? The testimony of Jesus, as Ellen White's writings are called. Duch proroczy, tak jak nazywamy właśnie pisma Ellen White. Are things we need to accept for our own good. To są rzeczy, które potrzebujemy przyjąć dla naszego własnego dobra. And she said we should sign a pledge that we'll not smoke, not drink alcohol. I ona powiedziała, że należy się podpisać pod deklaracją, że nie będziemy ani spożywać alkoholu, ani palić. She said we should sign a pledge we will not use tea or coffee. Powiedziała, że należałoby podpisać się pod deklaracją, że nie będziemy używać kawy ani herbaty. She said we should sign a pledge we won't eat flesh meats, poultry, fish. Powiedziała, że żebyśmy się podpisali pod deklaracją, że nie będziemy spożywać ani drobiowego mięsa, ani ryby, ani czerwonego mięsa. She says, every time you're asked to sign the pledge, sign the pledge. Powiedziała, że kiedykolwiek was ktoś poprosi o podpisanie takiej deklaracji, podpiszcie ją. She had all kinds of pledges. Ona różnego rodzaju deklaracje podpisywała sama. She said we should have a pledge against novel reading. Powiedziała nawet, że warto zdeklarować się, że nie będziemy czytać powieści. She made a pledge to herself that she would not speak too long. Sama sobie zadeklarowała, że nie będzie zbyt długo przemawiać. I have to keep my sermon short. Więc ja też muszę moje kazanie skrócić. But I wonder, I don't want anybody raising hands, but I wonder how many of you would be willing to sign a pledge not to smoke, not to drink, not to use tea or coffee, and not to use flesh meats. Zastanawiam się, nie musicie podnosić rąk, ale zastanawiam się, ilu z was byłoby chętnych podpisać taką deklarację, że nie będziecie palić, nie będziecie pić alkoholu, nie będziecie spożywać mięsa i tak dalej. I think the Lord is asking our people to come up on higher ground in healthful living. Myślę, że Pan Bóg prosi nas, żebyśmy poszli wyżej, jeżeli chodzi o zdrowie. She is asking our people to be a special people to help the whole world to see the advantage of this way of living. Ja myślę, że Bóg prosi nas, byśmy stali się tym szczególnym ludem, żebyśmy byli widowiskiem dla tego świata, żeby ludzie widzieli korzyści, jakie wynikają ze zdrowego stylu życia. Now later today. Później dzisiaj. I'm going to give you a summary of what I gave them the last week over here at New Start. Będę chciał w skrócie streścić to, o czym mówiłem na programie New Start w tym tygodniu. I can give you the basic major principles in just a few minutes.
Dam wam te główne zasady w kilka chwil. And I'm going to open the floor for you to ask questions. I zrobimy coś takiego, że będziecie mogli zadawać mi różnego rodzaju pytania. Our people have so many questions. Dlatego, że wiem, że wszyscy macie wiele pytań. They need to get good, solid information. Potrzebne wam są dobre dowody i informacje. But I believe our people are to be great missionaries to the whole country. Ale wierzę gorąco w to, że nasi ludzie, nasz lud, to powinni być lud misjonarzy, którzy będą działać w tym kraju. I see here in Eastern Europe smoking is the number one problem. Widzę, że w Europie Wschodniej palenie jest bardzo dużym problemem, w niektórych krajach nawet największym problemem. I mentioned in Slovakia at a meeting once that one third of the doctors smoke. Na Słowacji mówiłem o tym, że 1/3 lekarzy tam właśnie pali papierosy. An elderly Slovakian nurse raised her hand. I pewna pielęgniarka starsza, która tam była właśnie, podniosła rękę do góry. She says that's not true. Powiedziała, nie, to nieprawda. 100% of them smoke. 100% lekarzy na Słowacji pali papierosy. This is a real problem. This is why heart attack is the single greatest cause of death here in Eastern Europe. To jest ogromny problem. To właśnie to jest przyczyną, dla której tak wiele osób choruje na serce, ma zawały serca tutaj w Europie Wschodniej. But I hope this morning that you will each in your own heart pledge to the Lord that you will live healthily. Ale mam nadzieję, że każdy z was dzisiaj podejmie decyzję przed Bogiem, że będziecie żyć w zdrowy sposób. We are living in the day of atonement. Żyjemy w czasie odkupienia. When Christ moved into the most holy place, w czasie, kiedy Chrystus przychodzi do najświętszego miejsca, to cleanse the temple, aby oczyścić świątynię, we here on earth are to be cleansing our bodies and cleansing our temples. A więc i my tutaj żyjący na ziemi powinniśmy oczyszczać świątynię naszych ciał. May the Lord help each of you to have a good relationship with Him and pledge to do what He's asking us to do. Niech wam Pan pomoże, abyście mieli dobre relacje z Nim i abyście mieli pomoc w decyzjach, które podejmujecie, żeby żyć zdrowym stylem życia. Amen. Amen.